Którą książkę kupić? Specjaliści od marketingu mają policzone, ile średnio zajmuje nam decyzja o zakupie od momentu wzięcia książki do ręki. Doradzają wydawcom, co powinno być na okładce, jakiego powinna być koloru, jakich haseł użyć, żeby zachęcić czytelnika do zakupu. No właśnie, ale co zrobić z taką książką jak ta? Książką, która nie ma ani jednego blerba, ani słowa o autorze, książce, która nawet nie ma specjalnie kolorów. Ta książka w Big Booku jest bestsellerem. Jak to możliwe? Mam na ten temat dwie hipotezy. Jedna jest dosyć oczywista. Z drugą być może się nie zgodzicie. Hipoteza pierwsza. Marcin Wicha. Laureat Nike przed 4 lat napisał książkę, na którą wszyscy czekali. Ja uwielbiam go za jego niepowtarzalny styl, precyzję słów, alergiczną wręcz niechęć do słownych kalek i literackich schematów. Wicha pisze bardzo po swojemu i myślę, że dla wielu osób to jest powód, dlaczego po tą książkę sięgnęli w ciemno. I faktycznie w kierunku zwiedzania znajdziecie to, do czego Wicha nas przyzwyczaił, czym podbił nasze serca, ale znajdziecie też dużo więcej. Hipoteza druga. Nie znajdziecie tutaj żadnego streszczenia tej książki, dlatego że jej się nie da opowiedzieć w 3 zdaniach. To książka Patchwork, opowiadająca biografię Kazimierza Malewicza, malarza i awangardzisty, ale jego biografia jest tylko punktem wyjścia do rozważań o sztuce, o awangardzie, o naszym świecie, o percepcji, o rzeczywistości, a nawet o nowych mediach. Marcin Wicha, tak jak powiedziałam, ma tutaj ten swój niepowtarzalny język i klimat, ale dodatkowo pokazuje swoją wielką wiedzę, erudycję dotyczącą sztuki i malarstwa. Dla mnie ta książka jest opowieścią o pamięci, o tym, jak wiele rzeczy nam umyka, o tym, że zapamiętujemy tylko chwilę i o tym, że tak naprawdę nie da się opowiedzieć biografii jednego człowieka na 200 stronach. Jeśli kochacie Wichę, koniecznie sięgnijcie po tą książkę. Jeśli jeszcze nigdy nie czytaliście żadnej z książek Marcina Wichy, zacznijcie od rzeczy, których nie wyrzuciłem, a później sięgnijcie po kierunek zwiedzania. Taki kierunek czytania Wichy bardzo Wam polecam, a wszystkie książki Marcina Wichy znajdziecie w naszej księgarni internetowej.